Nazywam się Wanda Krystyna Karmańska, z domu Jakubowska. Mieszkałam do powstania w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 15, mieszkania 132. To był środkowy blok, parter. Mama moja i babcia były położnymi, tatuś pracował na kolei w dyrekcji. 5 sierpnia, gdy wpadli Niemcy, z krzykiem Hände hoch, raus, banditen, wypędzili nas z piwnic na podwórko i przez wybitą w ścianie dziurę wyprowadzili nas na ulicę Działdowską. Na Działdowskiej, na samym środku ulicy, stał karabin maszynowy. Rozdzielili mężczyzn z chłopcami osobno i kobiety z dziećmi osobno. Po pewnym czasie zaczęły od barykady, były słyszane strzały. Być może, że powstańcy chcieli wrócić. Wprowadzili nas w ten czas na teren szpitala na Płockiej. Szliśmy wszyscy gęsiego z rękoma do góry i nas ograbiali. Zabierali pierścionki, obrączki, zegarki, kolczyki. Wszystko, co było bardziej cennego, myśmy tak wyszli. Przepędzili nas później przez szpital na ulicę Płocką, przez palący się dom i poprowadzili nas w stronę tutaj toru kolejowego. Po drodze mężczyźni prowadzili pana Dutkiewicza. Pan Dutkiewicz był ranny w brzuch. I w pewnym momencie widziałam, jak widocznie zmarł idąc. Położyli go na trawie i w ten czas mu wszystkie wnętrzności wypłynęły. Wszyscy poszli dalej. I po drodze były krzyki, popychania i bicia były. Przyprowadzili nas tu do szopy przy torach kolejowych, ugonili. No i za jakiś czas zaczęli wywoływać, żeby mężczyźni i młodzież wychodziła. Chodzi o mężczyzn. I później tu przyprowadzali wszystkich na teren po drugiej stronie ulicy Górczewskiej i tu rozbywały się rozstrzeliwania. To trwało gdzieś do późnych godzin nocnych. W tym czasie wieczorem przypędzili pewną ilość osób z dalszej części ulicy Górczewskiej i już ludzie mówili ci, że nasze domy się palą i że słychać krzyki ludzi palących się. Bo być może, że część osób się schowała i po prostu spaliła się żywcem w mieszkaniach. Tu przesiedziałyśmy całą noc i rano nas ustawili w dziesiątki i tutaj skierowali w stronę, tu gdzie odbywała się egzekucja. I w ten czas przyjechał na koniu Niemiec i egzekucja kobiet i dzieci została odwołana i pogonili nas na Jelonki, do fortu. Tam przesiedziałyśmy cały dzień. No oczywiście nie było ani picia, ani jedzenia. Niemcy tylko widocznie z radości polewali nas szlaufem wodą. Wieczorem wypuścili część kobiet i małych dzieci i wyszliśmy na Jelonki. Na Jelonkach miałyśmy ogród, bo właśnie z takim małym domkiem. No ale tam żeśmy bały się zanocować same, my nocowaliśmy u sąsiadów. Pierwszą, drugą noc, trzecią przychodzili Ukraińcy, wyciągali kobiety i dzieci, zabierali na fort. No i postanowiłyśmy uciekać z Warszawy. Poszłyśmy w stronę tutaj, jak są groty i na grotach był jakiś przejściowy widocznie obóz, chociaż o nim się teraz nie mówi. I tam nas cały dzień trzymali, zbierali ludzi tych, którzy uciekali z Warszawy. I na drugi dzień rano, bośmy tam przenocowali całą noc na trawie, pogonili nas do Pruszkowa pieszo. Oczywiście po drodze były, dwa razy się zatrzymywaliśmy. Ludzie po drodze dawali nam jedzenie, pomagali, bo wychodzili, widzieli jak nas gonili, bo to było spora grupa osób. No i później nas zagonili do obozu, do Pruszkowa. Tam przesiedziałyśmy cały dzień i całą noc. W tym czasie były pociągi towarowe i akurat mama moja z babcią spotkały znajomą panią Zdanowską, która tam po prostu społecznie pracowała na terenie obozu i ona nam pomogła z drugą wydostać się. Po prostu przebrały mamę w biały fartuch, opaskę Czerwonego Krzyża. Babcia była dosyć tęga. Wyglądała raczej na chorą i nas wyprowadziły z obozu z Pruszkowa. No i później żeśmy
tutaj siostra ta, która jest w ten czas zachorowała, bo jak uciekałyśmy do piwnicy, to ze schodów się zsunęła i dostała zapalenie opon mózgowych. I tam na terenie jeszcze obozu pan doktor Dębski tam przychodził, dał mamie strzykawkę, dał mamie lekarstwa, żeby mama ją mogła ratować. No ale okazało się, że pomogli nam ludzie i wyprowadzili nas. No i później dalsze losy, tak jak to warszawiacy wszyscy, bezdomni i bez ubrań.